Na program zaprasza sponsor Miasto Kołobrzeg, właściciel marki Kołobrzeg Regeneracja. Porozmawiamy trochę o kulturze już teraz, ponieważ mój kolejny gość zajmuje się tąże. Monika Dziedzic, dyrektor artystyczna festiwalu RCK Pro Jazz. Mam nadzieję, że dobrze wszystko powiedziałam. Dzień dobry pani Moniko, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo ciepło w zaskakująco ciepły poranek w Kołobrzegu. Uwaga, jest 17 stopni, więc jestem przeszczęśliwa, że ta pogoda jest jaka jest i że możemy przejechać się po mieście. No żałuję bardzo, że nie mogłyśmy się spotkać w realu, ale lepiej tak niż no, wcale. Pani Moniko, chciałabym porozmawiać na temat i samego festiwalu, ale także na temat kultury i jeżeli chodzi o kulturę muzyczną również, co ma do zaoferowania Kołobrzeg. Jak to wygląda z pani perspektywy? Jakie wydarzenia przyciągają i powinny przyciągać turystów do Kołobrzegu właśnie? Nie ukrywam, że drugi rok pandemii też trochę zmienił nasze spojrzenie na kulturę w Kołobrzegu i faktycznie drugi rok nastawiamy się już na to, żeby sezon cały wychodzić do ludzi po prostu z kulturą w miasto. Nie skupiać się w zamkniętych pomieszczeniach czy na zamkniętym obszarze jakiejś sceny, tylko muzykę, teatry, nie wiem, animacje dziecięce tworzyć tam, gdzie ludzie już przebywają, czyli na plaży, w porcie, przy rzece, przy parsencie, tu gdzie ci ludzie są już i oczekują od nas właśnie jakichś propozycji artystycznych. I my tego szykujemy na lato całe mnóstwo, naprawdę będzie się dużo działo i to cieszy nas właśnie, że głównie w tkance miasta. Te imprezy są organizowane przez miasto, są głównie dostępne dla wszystkich, czyli nie trzeba żadnych biletów kupować, nie trzeba sobie rezerwować miejsc, tylko po prostu będąc w Kołobrzegu, spędzając sobie czas z rodziną, nie wiem, z najbliższą czy z dalszą, czy po prostu poznając sobie nowych ludzi, przyjeżdżając tutaj, korzystamy z tego, co my szykujemy, czyli naprawdę lista naszych wydarzeń artystycznych będzie bardzo zacna w tym roku. Czyli domyślam się, że tak jak przed chwilą rozmawiałam z panią Niną, jeżeli pogoda nie dopisze i nie zdecydujemy się na leżenie plackiem na plaży, to będzie tyle się działo, że spokojnie ten czas będziemy mogli sobie czymś fantastycznym zająć i spędzić go w bardzo wyjątkowy i niepowtarzalny sposób, bo każdy znajdzie coś, co będzie go w stanie zainteresować. Tak, no tak jak mówię, naprawdę szykujemy oprócz festiwalu jazzowego, o którym mam nadzieję, że zaraz krótko też powiem, i wydarzenia rockowe, i muzykę klasyczną, mówię, spektakle różnego rodzaju teatralne, spektakle uliczne, także trochę również kultury wyższej, takiej tak zwanej ambitnej, ale również lekkiej i przyjemnej. Także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Chcę zaznaczyć, że również na przykład w tym roku festiwal Pro Jazz, program układam w ten sposób, żeby dać ludziom przede wszystkim dużo radości i no, wspólnej zabawy, bo myślę, że tego głównie jesteśmy, za tym tęsknimy, za spotkaniami, za uśmiechem, za zabawą. Mieliśmy, myślę, przez ostatni czas lockdownu naprawdę dużo czasu na refleksję i myślę, że wakacje warto poświęcić temu, żeby po prostu sobie troszeczkę odpuścić, żeby pobyć razem i dobrze się bawić przy muzyce, jaką będziemy tutaj w Kołobrzegu proponować.
Absolutnie tak i mam nadzieję, że ten powrót do normalności w tej nowej rzeczywistości będzie taki, jakiego byśmy oczekiwali. Wywołała pani właśnie festiwal jazzowy. Jak to w zeszłym roku wyglądało i jak planuje pani, jak chciałaby pani, żeby wyglądało w tym roku? Właśnie w zeszłym roku już zrobiliśmy taką próbę generalną, która się świetnie sprawdziła i faktycznie wypuściliśmy zespoły jazzowe, które składały się naprawdę również ze znanych muzyków i gwiazd, ale także ze studentów Akademii Muzycznych. I muzycy grali faktycznie w całym mieście. Mogliśmy ich spotkać i w centrum miasta, przy katedrze, na Skwerze Pionierów, na plaży, przy Latarni Morskiej. W tym roku tworzymy również nowe miejsce z muzyką jazzową przy Bibliotece Miejskiej przy ulicy Frankowskiego nad samą Parsentą, czyli również jazz nad Parsentą. Wchodzimy również, jeden koncert faktycznie będzie duży i zamknięty, czyli biletowany, ale tutaj przygotowaliśmy naprawdę dużą niespodziankę, gwiazdę jazzową ogólnoświatową, ale z Polski, Leszka Możdżera. Faktycznie na ten koncert myślę, że wszyscy bardzo czekamy i my jako organizatorzy i nasi goście, którzy co roku na RCK Pro Jazz przybywają, bo faktycznie o tą gwiazdę już od kilku lat zabiegaliśmy. Tak się złożyło, że w tym roku nam się udało Leszka Możdżera zaprosić, także to będzie taki nasza główna jazzowa lokomotywa, ale poza tym naprawdę też wiele wspaniałej muzyki, bo lata 80. na przykład muzyka z największych polskich seriali zrobiona przez Big Band Bartosza Pernala na jazzowo, naprawdę świetnie, bo można sobie i potańczyć i pośpiewać przy okazji. I poza tym na przykład szykujemy taką niespodziankę jazz na ścianie, na przykład koncert grany jeżeli nam się tylko uda, tutaj jeszcze nie mam do końca wszystkiego dopiętego na ostatni guzik, ale staramy się, koncert na Latarni Morskiej, czyli muzycy podwieszeni na linach zwisają z latarni i grają. Także jeżeli tylko nam się ten koncert uda, myślę, że też będzie świetnym wydarzeniem. Tak, to jest fantastyczne. Ja te koncerty dwukrotnie widziałam, wprawdzie nie u nas na latarni, ale po prostu byłam na takich koncertach. Jest to świetne wrażenie, niesamowite wręcz, więc tutaj w tej chwili wkładamy dużo starań, żeby to w Kołobrzegu się również wydarzyło. Także myślę, że proces w tym roku pandemicznym będzie naprawdę dużym wydarzeniem i dużą atrakcją dla naszych zarówno mieszkańców, jak i turystów. Ale powiem pani szczerze, pani Moniko, że zaintrygowało mnie to podwieszenie artyści, którzy grają na żywo. Czy oni muszą być jakoś specjalnie przygotowani do tego? Jak pani mówi, że pani już widziała takie koncerty, to jak oni się czują, jak oni tam wytrzymują w tym powietrzu, tyle jeszcze grając piękną muzykę? Tak, oni są naprawdę do tego świetnie przygotowani. W koncercie, koncert jest naprawdę przy okazji bezpieczny, mimo że dzieje się na wysokościach. Podpięci są po prostu alpinistycznymi linami. Wszystko jest naprawdę profesjonalnie przygotowane. Oni mają oparcie, nogami są oparcie oczywiście o ścianę, ale nie ma w tym żadnego oszustwa, nie ma tego, że po prostu oni sobie wiszą i do nas machają, a muzyka leci z playbacku. To wszystko dzieje się na żywo. Jest cały czas kontakt z publicznością i robi to naprawdę kolosalne wrażenie, tym bardziej, że nasze jakieś oczekiwania do tego koncertu to są z tego względu też ogromne, bo chcemy go zrobić późno wieczorem z wizualizacjami, no ale sama sceneria naszej kołobrzeskiej latarni i morza do tego jeszcze, to myślę, że no, będzie to bardzo ciekawe, ale przede wszystkim będzie to duże wydarzenie. Ja myślę, pani Moniko, że to będzie duże wow, bo w ogóle sam fakt oglądania koncertów i słuchania muzyki na żywo, tak?
Tak, ja myślę, że w ogóle wydarzenie, jakim będzie w tym roku RCK Pro Jazzu, w całości będzie duże wow, bo faktycznie każdą rzecz, którą przygotowujemy w tym roku, chcemy, żeby ona była zauważona, żeby była przyjemna i żeby pokazać też, że jazz może nam przynieść dużo radości, przyjemności, może nas, no przede wszystkim myślę, że dać nam bardzo dużo energii, którą po wyjściu już z lockdownu, z domu w ogóle, że będziemy mogli się razem spotkać, pobyć i cieszyć się z tych koncertów, to no, dla nas to jest naprawdę duże wyzwanie, ale też duża przyjemność, że mamy to już w przygotowaniu i tylko będziemy czekać, czy na naszych gości festiwalowych i nasze gwiazdy i wspólnie to razem wszystko przeżywać. Poza tym jazz ma tyle twarzy, że ja myślę, że każdy, komu kojarzy się jazz, że no może to nie moja muzyka, to tak naprawdę jej chyba nigdy nie słyszał. A jeszcze co chciałam wcześniej powiedzieć, że biorąc pod uwagę fakt, jakie wrażenie robi właśnie koncert w plenerze, jak jeszcze do tego, tak jak pani mówi, dochodzi wizualizacja, jak do tego jeszcze dochodzi artyści, którzy będą podczepieni pod latarnie, to ja myślę, że to są takie emocje, że tego nic nie jest w stanie zastąpić. Żadna płyta, żaden koncert w pomieszczeniu, że to jest coś absolutnie zjawiskowego. To jest ciekawe w ogóle, festiwal RCK Pro Jazz rządzi się trochę takimi swoimi prawami, bo to jest lato, to jest Kołobrzeg, czyli generalnie kojarzymy wszyscy strój kąpielowy, klapki, ręcznik i ma być leciutko i przeważnie ludzie oczekują tego, żeby ich niczym nie męczyć. I jak pojawia się słowo jazz, to faktycznie często było tak, że ludzie podchodzili jak do jeża. Oswoiliśmy publiczność jazzową w Kołobrzegu, oswoiliśmy jazz w Kołobrzegu przez ostatnich 11 lat trwania festiwalu. Naprawdę ludzie już wiedzą, że jazz to nie jest nic strasznego, że to jest naprawdę świetna muzyka dla wszystkich. Tak jak pani powiedziała, to ma tyle twarzy, że sama wiem, siedząc często z publicznością i słuchając koncertu, trafiają się takie komentarze: to jest jazz? Przecież to jest naprawdę świetna muzyka. Proszę pani, czy to można kupić płyty? Tak, można. To jest właśnie jazz. Cieszę się, że Kołobrzeg ma jazzowy festiwal i pokazuje, że nie tylko muzyka prosta, łatwa i przyjemna, lekka, wpadająca w ucho, ale również dobrze zagrany jazz, świetni muzycy, bardzo dobrze odnajdują się na plaży, w piasku, przy słońcu, nad morzem. Także proszę państwa, zapraszam na festiwal jazzowy, bo naprawdę będzie rewelacyjnie. To jeszcze powiedzmy, kiedy ten festiwal jazzowy będzie się odbywał i czy na ten biletowany koncert, o którym pani mówiła, bilety dostępne są i można kupować? Więc tak, festiwal odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia, 30-31 lipca, 1 sierpnia, to jest weekend, piątek, sobota, niedziela. Wszystkie informacje dotyczące programu, biletów, miejsc, w których będą się odbywać koncerty, myślę, że nie później niż na początku czerwca te informacje wszystkie się ukażą i bilety wtedy już też będą dostępne. Będziemy o tym państwa na pewno informować i we wszystkich naszych portalach i w mediach wszelakich, także ta informacja na pewno się już niedługo ukaże. No to czekamy. No takie pani historie poopowiadała, że chyba sama przyjadę, szczerze mówiąc, bo uwielbiam jazz swoją drogą. To już inna historia, ale no chciałabym to zobaczyć, naprawdę. Bardzo chciałabym to zobaczyć. Monika Dziedzic, bardzo dziękuję pani, Moniko. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Na program zaprosił sponsor Miasto Kołobrzeg, właściciel marki Kołobrzeg Regeneracja.